Tak jak na ostatnim materiale szybko wspomniałem, postanowiłem kupić sobie, dojrzałem do kupna, ponieważ ja bardzo nie lubię kupować, jestem chory, gdy mam kupować coś, tym bardziej, że jeżeli coś jeszcze mam, całkowicie nie zdechło i się nie poddało. Dojrzałem do decyzji o wymianie swojego dużego plecaka, który miałem do tej pory, na coś lepszego, z lepszym pomysłem, ponieważ wydaje mi się, że po 2 latach korzystania z mojego budżetowego, na szybko kupionego zakupu w postaci tutaj, po tej stronie widać mojego plecaka WZ97. Jest to bardziej worek obszyty taśmami, więc myślę, że przez 2 lata 80 zł mi się zamortyzowało. Z tym plecakiem zrobiłem sobie, tak jak policzyłem, wycieczki, na których byłem. Z nim to w okolicach przeszliśmy razem około 300 km i dojrzałem do decyzji, że są już kompromisy, na które nie chcę iść, że jeżeli chodzę, chodzę coraz więcej, to należy mi się od życia coś lepszego. W związku z tym ten plecak nie był zły, mieliście go okazję oglądać, albo macie okazję go obejrzeć na 2 wcześniejszych materiałach, w którym go przedstawiałem. Jemu się nic nie stało, nic mu się nie przetarło, ten plecak generalnie ma bardzo kontrowersyjną opinię, więc nic mu się nie stało, nic mu się nie przetarło, nic się nie urwało. Po prostu no, te rozwiązania, czy brak rozwiązań, których nie posiada, no, dają się już na tyle we znaki, że w sumie no, nie ma sensu, żeby się dalej katować. Tym bardziej, że jak wspomniałem, 2 lata, więc on mi się raczej zamortyzował. Zawsze będę miał zapasowy plecak i pora byłoby poszukać coś lepszego. Będę mówił w czasach przeszło, przyszło, teraźniejszych, ponieważ to wszystko już się wydarzyło, zakup został dokonany. Ale żeby utrzymać jakąś tutaj magię fabuły i napięcie w tej fabule, to do rezultatów będziemy dochodzili po kolei. Więc pomyślałem sobie, że mam pomysł na materiał, kupujemy nowy plecak, pokażę co wybrałem, zrecenzuję, obejrzymy, przedstawię jego historię tego czy plecaka. No i później się okazało, że jak zwykle zacząłem przygotowywać się do materiału, chciałem kupić plecak, wiadomo, wszystko ma swoją historię, jestem historykiem, więc też pomysł na ten kanał to jest to, że tam gdzie się da wepchnąć jakieś ciekawostki historyczne, chcę to zrobić, żeby odróżnić swój kanał od, czy materiały od materiałów czysto recenzyjnych, których na tony można w internecie znaleźć. Więc chcąc kupić plecak, zapoznałem się z historią, postanowiłem zapoznać też Was z tą historią plecaków i się okazało, że materiał będzie miał znowu chyba z godzinę, jeżeli zrobię to wszystko w jednym kawałku, w jednym materiale. Dlatego decyzja o podziale na dwie części. Dwie części powinny się bronić, ponieważ obydwie będą ciekawe. Chciałem przedstawić temat na pomysł na dzisiejszy materiał, to historia plecaka i historia polskiego plecaka wojskowego, żeby przedstawić te wieki doświadczeń, rozwiązań technicznych od zera do tych najnowocześniejszych, jak to się rozwijało. Ja byłem bardzo zdziwiony, że to się rozwijało bardzo wolno i tak naprawdę rozwój rozwiązań w temacie systemów nośnych w postaci plecaka to tak naprawdę gwałtowny rozwój to ostatnie 100 lat. Więc przechodzimy do historii plecaka polskiego wojskowego w kontekście ogólnie plecaka jako wynalazku ludzkości. Żeby dobrze zacząć materiał pod tytułem Polski plecak wojskowy, no trzeba się cofnąć i przygotować do zakupu plecaka własnego, trzeba się cofnąć o jakieś 5000 lat. Trzeba się cofnąć jakieś 5000 lat do roku 3300 przed naszą erą. Mamy wtedy młodszą epokę brązu. Dla osób, które nie znają się specjalnie na historii i nie interesują ich epoki, to młodsza epoka brązu następuje zaraz po epoce kamienia łupanego. Epoka kamienia łupanego to była taka epoka, gdzie ludzie, dyskutując i chcąc, żeby ich argumenty były na wierzchu, rzucali się kamieniami w zakresie opracowania narzędzi. A epoka, młodsza epoka brązu, właśnie tutaj około te 3000 lat przed naszą erą, to jest już epoka, w której ludzie argumentując swoje racje przebijają się z wykonanymi z tego stopu przedmiotami, narzędziami, więc no, widać ewidentnie postęp w ludzkości, jeżeli zamiast kamieni teraz używamy właśnie metalów. Dlaczego 3300 rok przed naszą erą? Ponieważ wtedy
Na ten okres, na te lata datuje się pierwsze potwierdzone historycznie użycie przez człowieka plecaka z systemem nośnym z ramą. Nastąpiło to, jeżeli dobrze pamiętam, w 1991 roku. Zostały znalezione w Alpach szczątki człowieka lodu. To się nazywa w archeologii człowiek lodu Otzi. Obok szczątków tego człowieka została znaleziona rama, do której najprawdopodobniej był przytraczany jakiś worek czy odpowiednio złożona płachta i powiązana ze sobą skóry. Ja to coś takiego, co widać za mną, nie przez przypadek mam, zrobiliśmy sobie z Moniką na jeden z wypadów rekonstrukcję takiej prymitywnej ramy. Więc tak, proszę Państwa, wyglądał pierwszy, najprawdopodobniej pierwszy plecak, czy jemu podobne. To, co tutaj widzicie, to jest sztywna rama. Na tych sznurkach tutaj powiązanych, to nam służyło za ramionczka. Tą konstrukcję się na siebie nakładało z przytroszonym właśnie workiem, jakimś zasobnikiem. Tutaj się zawiązywało. Może mi się to uda nawet na szybko zrobić. Zawiązywało i związywało tutaj na pasie, tworząc w ten sposób pas biodrowy i szelki do noszenia tak właśnie wykonanego plecaka. Ja to przetestowałem i jeżeli idzie o taszczenie zwykłego worka na jednym pasku, to naprawdę rama plecaka, jakakolwiek rama, jakiekolwiek usztywnienie, tak 3000 lat temu, 5000 lat temu, jak i dzisiaj, to od razu jest połowa zdźwiganego ciężaru, jest lepiej. Więc tak wyglądał pierwszy system nośny, coś a la plecak. To odłożymy rekwizyt. I wy tego nie przebijajcie, tego materiału, żeby przejść do nowocześniejszych rozwiązań, ponieważ rozwiązania plecaków to naprawdę fascynująca historia. Ja jeszcze tylko w paru zdaniach przewinę się szybko przez dzieje i jesteśmy już w wieku XIX, przełomie XIX-XX i szybko w wieku XX. Po takim rozwiązaniu mamy wieki, mamy średniowiecze, też starożytność i tak dalej, ale nie o to biega. Ludzie w średniowieczu najczęściej korzystali z koszy wiklinowych, też dźwiganych na plecach, do przenoszenia różnych rzeczy, więc rozwiązanie średnio fajne, no na pewno nie turystyczne ani wojskowe. Były też wspomniane na jednej taśmie, na jednym pasku, na jednym sznurku przewieszane przez plecy po prostu powiązane worki i tak naprawdę wyobraźcie sobie, że tutaj nic się w tych zakresie historii plecaków tak naprawdę nic się nie zmieniało przez tyle set lat. Gwałtowny rozwój idei plecaka, tego, że moglibyśmy to nazwać plecakiem, to tak naprawdę rok. To jest epoka napoleońska, jest to wiek XIX, wiek militaryzmu, jest to też wiek tak odkryć, jak i eksploracji geograficznej. Ponieważ to też w wieku XIX nastąpiły znane nam, można powiedzieć, w miarę nowoczesne wyprawy naukowe, gdzie było trzeba pomyśleć o tym, że trzeba coś ze sobą, większą ilość bagażu przynosić. Jakkolwiek dla porządku, plecaki znane dzisiaj, nawet te kolorowe, jaskrawe, turystyczne, to nie jest wynalazek turystów ani firm turystycznych. W XIX wieku nie było Decathlonu. Więc tak naprawdę wiek XIX to jest epoka, jak wspomniałem, napoleońska, wiek militarny. Pomysłodawcą nowoczesnego, jak na owe czasy, rozwiązania w postaci zwartych plecaków na szelkach jest wojsko. Wojsko, duże masy wojskowe musiały się przemieszczać na znaczne obszary. Dobrze, jeżeli miały właśnie jakiś pomysł na noszenie tego szpeju całego ze sobą. Wtedy też pojawiają się pierwsze plecaki uformowane w formie bryły sześcianu zamkniętego ze wszystkich stron, wymyślonego na stałe z zapięciami, czyli to nie jest worek składany w różnych konfiguracjach i później to przytłoczone jest do ramy, tak jak miało to miejsce w tym wypadku. Pierwsze takie sześciany występowały najczęściej, były robione ze skóry bydlęcej z włosiem na zewnątrz
I właśnie przypominały właśnie taką formę ala kostki. Staram się tego wyrazu używać dosyć oszczędnie, ponieważ do kostki właśnie jeszcze dojdziemy. Od niej chciałbym właściwie zacząć, ale będzie tu, jest mamy przydługawy wstęp. Na załączonym tutaj zdjęciu, mam nadzieję, że mi to dobrze w programie sobie z tym poradzę, widzimy właśnie taki plecak z pierwszej połowy XIX wieku. To jest plecak żołnierza Księstwa Warszawskiego. I jak widać, no, wygląda już plecakowo. Nie współczesne materiały, ale już jest jakiś zamysł. Teraz przeskoczymy do odrodzającej się w wieku XX II Rzeczpospolitej, Polsce, która odzyskała niepodległość po zaborach. I przedstawię tutaj pierwszy plecak produkowany przez państwo polskie, na terenach państwa polskiego, całkowicie przez nas, nasz przemysł. I będzie to plecak typu kostka. Teraz jest moment na użycie tego wyrazu. Plecak typu kostka. Pierwszy taki plecak nosił nazwę plecak WZ 1925. Był to plecak jak na owe czasy bardzo nowoczesny. Dlaczego? Nie dlatego, że miał jakieś niesamowite rozwiązania. To jeszcze nie jest ten plecak konkretnie, jakkolwiek już rozwiązania i kształt się zgadzają. Nie zgadza się jeszcze materiał, ponieważ plecak WZ 1925 był produkowany z drelichu, z materiału drelichowego, barwionego na kolor chaki, herbaty, coś w tym rodzaju. I był to plecak, skąd teraz taki przeskok? Był to plecak wzorowany na plecakach niemieckich z okresu I wojny światowej, a one z kolei były wzorowane właśnie na tych plecakach epoki napoleońskiej. Czyli od tego plecaka, który tutaj przed chwilą pokazywałem, z tej skóry bydlęcej do formy WZ 925 do roku 1925, tak naprawdę w rozwiązaniach plecakowych na terenie całej Europy, niedużo się zmieniło. Zmieniały się najczęściej materiały. Więc plecak WZ 1925 był rozwiązaniem o tyle nowoczesnym, że miał ustandaryzować wyposażenie żołnierza polskiego. Pamiętajmy, że mamy kraj po trzech rozbiorach z trzema różnymi systemami wojskowymi, wyposażenia i tym podobne. Więc nowoczesność na pewno polegała na unifikacji wyposażenia. To już było samo w sobie bardzo fajne i nowoczesne, niespotykane nawet w tych krajach, które tej swojej państwowości nie zagubiły. Ciężko jest kilkaset tysięcy ludzi ustandaryzować, tym bardziej, że to jeszcze nie była epoka wielgachnych fabryk, żeby wszyscy mieli to takie samo wyposażenie. Więc to byłoby, jeżeli idzie o pierwszy plecak właśnie produkowany na terenach Polski. Był to WZ 1925, jak wspomniałem. Duża modyfikacja nastąpiła w roku 1933. Powstał plecak WZ 1933. To jest replika właśnie tego plecaka. Czym on się różnił od swojego poprzednika? Niczym, oprócz zastosowanego materiału. Zdecydowano się drelich zastąpić nowoczesnym materiałem, jaki jest brezent. Plecak usztywnić, nie żadną zmyślną konstrukcją, ramą, ani nic takiego. Wyobraźcie sobie, że jego usztywnienie polegało tylko na tym, że bok tego plecaka jest uszyty z dwóch warstw brezentu. Tak samo ten bok jest uszyty z dwóch warstw brezentu oraz klapa jest uszyta z dwóch warstw brezentu. Dzięki temu po spakowaniu ten plecak próbował trzymać tą formę sześcianu wspomnianej kostki, tak jak właśnie przeszedł do historii pod taką nazwą. Prawidłowo to jest WZ 1933. Przypominam, to jest replika, nie oryginał, więc jeżeli ktoś znajdzie jakieś różnice, to dlatego, że jest to, że to nie jest właśnie oryginał. Tak została, z takim plecakiem przeleciała nam cała II Rzeczpospolita. Z takim plecakiem wygraliśmy, można powiedzieć w cudzysłowie, wygraliśmy II wojnę światową, ze wszystkimi tego przykrymi konsekwencjami na następne 50 lat. Taki plecak zastał PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Okazało się, że skoro ten plecak dobrze spełniał swoją rolę, nie ma powodu, żeby wymyślać coś nowego, zaczęto tłuc takie kostki. Dalej, one zmieniały jedynie swoje kamuflaże przez deszczyk, przez morę i wyobraźcie sobie, że to rozwiązanie było tłuczone bez większych zmian,
do roku 1989. Od 1925 w 1933 roku zmiana materiału. W 1989 roku dopiero zaprzestano produkować tej kostki. Więc historia polskiego plecaka jest długa, ale nie oznacza się wieloma momentami zwrotnymi tak naprawdę. Co taki plecak, czym on się charakteryzował? To na pewno to. Nie znajdziecie tu ani jednego zamka, nie znajdziecie tutaj żadnych zapięć, żadnych guzików. Znaczy, dobra, zapięć pod kątem takich jak znamy kamerki, flexy czy coś takiego. Tutaj będę wyświetlał film z boku, bo wcześniej sobie nakręciłem materiał, żeby teraz się nie rozkojarzać, jak wyglądało opakowanie tego plecaka, więc zobaczycie, że on ma dwie klapy z boku, żeby co by nam rzeczy nie wypadały. Te klapy są ze sobą ściągane paskiem przez trzykrotne przełożenie to przez metalową spinkę, klamrę. Następnie, jeżeli idzie o utrzymanie formy głębokości plecaka, dalej mamy paseczek. Ten paseczek też przeciągamy przez klamerkę, ściskamy i w ten sposób mamy jako taką pewność, że nam rzeczy ze środka nie wypadną. Więc rozwiązanie bardzo klimatyczne. Ja dlatego nie pokazuję tego frontu, tego plecaka, ponieważ plecak mam pożyczony i klimatyczne rozwiązanie powoduje właśnie, że tutaj mamy kilka niekontraktowych naszywek. Więc nie chcę tutaj rozpraszać właśnie klimatu. Rozwiązanie bardzo lubiane swego czasu, nawet do dzisiaj całe szczęście niezapomniane. Kostki uwielbia młodzież i każdy na kostkę raczej miał swój moment w życiu. Mamy rok 89. Przestajemy produkować plecak typu kostka. Udało mi się zgromadzić 3 z 5 plecaków, które były używane przez Wojsko Polskie na przestrzeni ostatnich 100 lat. Dalej mamy plecak WZ 1989 w malowaniu w kamuflażu Puma. Nie mam tego plecaka. One są do dostania jak najbardziej za nieduże pieniądze, ale ten plecak, żeby nie było, to nie stanowił generacyjnego skoku do przodu. WZ 1889 był plecakiem, któremu chciano zmienić wygląd tej kostki przez to, że chyba wzorowano go na worku, więc on nie ma żadnych usztywnień, nie ma żadnej formy, jest to po prostu około 20, to będzie chyba większy, tam jest 30-35 litrów. Jest to po prostu zwykły worek obszyty taśmami z danymi paskami, które służą właśnie za szelki nośne. Plecak w moim mniemaniu mega ultra brzydki, więc może dlatego też nie zapisał się jakoś mega bardziej w historii i tutaj nie widzę młodzieży pomykających w tych zasobnikach, pomimo, że one są do dostania za około 30 zł. Albo i nawet mega tani, jak się gdzieś tam dobre źródło dorwie. Jeżeli idzie o pojemność, to zapomniałem dodać, ten plecak ma około 25 litrów. Co się dzieje dalej? Co się dzieje po roku 89? Spora część z nas ma prawo to jeszcze pamiętać. Ja mam prawo pamiętać, że się pochwalę, jeżeli można się tym pochwalić. Kończy nam się PRL, wchodzimy w wiek powolutku, zbliżamy się do końca XX wieku, do XXI. Jest decyzja, żeby unowocześnić posiadane sprzęty, żeby to nie było cały czas po napoleońskie, pierwszowojenno-niemieckie plecaki, po plecaki z II Rzeczpospolitej typu kostka. Worek w postaci WZ 1989 nie miał prawa spełnić pokładanym w nich nadziei, bo to był po prostu wór. Jest decyzja o zaprojektowaniu plecaka, który byłby już taki w miarę nowoczesny. Jednak jest to plecak dosyć wyspecjalizowany. O czym tutaj mówię? Mówię tutaj o plecaku desantowca, zasobniku wojsk desantowych. Nie, zapomniałem numerka, jestem nieprzygotowany. Jestem przygotowany. Konspekt ratuje sprawę. Zasobnik desantowca WZ 1976 MON. Jest to plecak około 55 litrów posiada. Tylko jego zastosowanie było bardzo wąskie. Jest to, jak wspomniałem, plecak desantowca, więc jest to plecak, który miał przede wszystkim przeżyć desant żołnierza na ziemię. Dlatego też jest to plecak ciężki, z ciężkim metalowym stelażem w postaci rurek metalowych. Przez to sam plecak był wagowo ciężki, nawet gdy już był pusty.
Była to kopia amerykańskiego plecaka, więc tutaj nie mieliśmy zespołu projektantów, którzy wymyślali nowe rozwiązania od zera. No i niestety przy polskim wykonaniu i braku pieniędzy okazało się, że ten plecak no, nie daje specjalnie rady. Plecak oryginalnie jest sprzedawany razem z linką nośną, więc mamy tak, mamy skoczka, on ma rozwiniętą tą linkę, na końcu linki dyndał plecak. Plecak dyndał dlatego, że jeżeli ten skoczek już przyziemił, to żeby nie przyziemiał dodatkową wagą plecaka, tylko plecak załadowany uderza pierwszy, skoczek jest lżejszy, mniej się połamie przy ewidentnym, mniej się potłucze przy lądowaniu. No i jak wspomniałem, kiepskiej jakości materiały wykończeniowe spowodowały to, że ten plecak i tak się łamał, urywał i swojej roli ewidentnie nie spełniał. Nie mógł też ten plecak być zaadoptowany do innych rodzajów wojsk przez właśnie zastosowane rozwiązania, które czyniły go po prostu nieprzydatnym. Plecak ten występuje w kamuflażu nowoczesnym WZ-93 Pantera, nowoczesnym jak dla Polski tamtych lat. Bo ten kamuflaż już nie do końca przystawał, tak jak i dzisiaj, można powiedzieć, przystaje do nowoczesnych materiałów, warunków i tendencji w tworzeniu właśnie kamuflaży. Dlatego też dla ciekawości za 170 zł widziałem, że takie plecaki chodzą, można sobie kupić, tylko że tak naprawdę dla takiego piechura nie ma to specjalnie sensu, no bo on będzie i tak nas ograniczał rzeczami, z których nie będziemy korzystali i po co? Nie ma powodu. Próbowano znaleźć rozwiązania pośrednie i tak pojawił się właśnie posiadany dotychczas przeze mnie plecak, który można powiedzieć, że już przypomina plecak. On z zewnątrz przypomina plecak, ja widzę, że on na filmie, nawet bardzo tutaj na materiale będzie dumnie wyglądał, ponieważ mamy już plecak z dodatkowymi kieszeniami. Jest to plecak pakowny, ma 85 litrów, z klapami, z komin, zapięciami typu Fastex. Wyciągany komin posiada, więc można go sobie zrobić od 50 do 85 litrów, tak mniej więcej. Fajnym rozwiązaniem jest to, znaczy fajnym, jego cechą jest to, że on nie posiada żadnych usztywnień. Tutaj nie ma żadnego systemu nośnego. Patrzymy znowu na worek obszyty, taśmami, które nadają mu kształt, formę i dają jako taką wytrzymałość. Ja w nim około 16 kg zazwyczaj miałem wpakowane, bo cały czas dosyć ciężko się noszę. Ale dzięki temu to jest wypełniacz, który nadawał mu kształt na potrzeby materiału. Dzięki temu ten plecak, jak już z niego nie korzystamy, nic nie waży i można go dosłownie zwinąć, zrolować, schować do szafy. Bardzo fajnie kompresuje się też w namiocie, jak już są graty wszystkie powyjmowane, ponieważ spokojnie go można zwinąć i sobie pod nogi, pod głowę podłożyć, jest miękko. No minus jest taki, że powierzchnia pleców idealnie, jak jest wypchany, przylega do pleców nosiciela. Nie ma dla mnie nic gorszego niż spocone plecy, które cały czas się kleją do tego materiału. Zimą chwilę się to zdejmie i po prostu czuć, jak ta woda jest mokra, zimna, zamarza, po prostu jedno wielkie fu uczucie. Jakkolwiek on kosztował 80 zł, jak wspomniałem, nie dostaniemy plecaka 80-litrowego za 80 zł jako nowego. To się umówmy, że ten plecak nie jest doskonały, ale on też w swojej klasie nie ma konkurencji, bo stanowi klasę sam dla siebie. Może nawet nie tyle. Plecak nie używa słowa zasobnik, bo jak wspomniałem, mówię, no to jest worek, któremu właśnie kształt po wypakowaniu nadają taśmy, które nie pozwalają mu się uworkowić. Będę go z sentymentem jak najbardziej kojarzył, dużo z nim przeszedłem i jak wspomniałem, nie mogę się przyczepić do jakości wykonania, żadna klamra nie poszła, żaden pasek nie puścił, po prostu czas na zmianę, na coś bardziej pomysłowego. Więc było to rozwiązanie pośrednie WZ-97. Nie było to aż tak rozpowszechniony ten plecak, nawet miałem problemy odrobinę, żeby go w stanie nowym, magazynowym kupić gdzieś w sieci, chwilę mi to zajęło. Następnym plecakiem, który i do tej pory, na chwilę obecną, ostatnim plecakiem, który został wprowadzony
do Wojska Polskiego, więc zobaczcie, mamy przeszło 100 lat historii, a nie ma tego aż tak wiele. To mamy kostkę 89, mamy zasobnik desantowca, mamy WZ-97, ten przed chwilą, to jest 4 pozycje, tutaj jest 5. pozycja. Jest to zasobnik piechoty górskiej, jest to WZ-987. Po raz pierwszy w historii można powiedzieć, że mamy w wojsku nowoczesny, jak na owe czasy, chociaż ja i tak bym aż tak z tymi nowoczesnymi czasami tutaj nie przesadzał, z powodów później. Mamy tutaj pierwszy nowoczesny plecak, który można powiedzieć, że był plecakiem, a nie czymś plecakopodobnym. Dlaczego? Wy się pytacie, ja odpowiadam. Dlatego, że ktoś mądry w wojsku przyszedł po rozum do głowy i już się zorientował, że no skoro rynek turystyczny ma tyle rozwiązań dla osób, które uprawiają turystykę w różnych warunkach, w tym również ciężkich, to może nie wymyślać koła od początku, tylko wziąć plecak cywilny o jakichś dobrych parametrach, opiniach i uwojskowić go, po prostu zrobić go, żeby nadawał się dla żołnierza plus rozwiązania, które żołnierzowi są potrzebne. I tak na bazie plecaka naszej polskiej firmy Alpinus Wood Picker, tutaj będzie miniaturka, więc zobaczycie, że mamy tutaj praktycznie nie taktycznie wyglądającego klona tego plecaka, lub raczej ten plecak jest klonem tego Alpinusa. Mamy plecak nowoczesny, jak na te owe czasy, jeżeli tutaj by ktoś przytaczał jakieś super nowocześniejsze rozwiązania z początku drugiej dekady XXI wieku. Mamy właśnie tutaj plecak, który przede wszystkim, i to będzie ciężkie, bo ja ten plecak mam już załadowany na Sylwestra, więc on swoje waży, ja tam nie chcę zamarznąć w miejscu, do którego się wybieramy. Mamy plecak, który już ma wreszcie po raz pierwszy z prawdziwego zdarzenia system nośny i usztywnienie pleców oraz wszystkie rzeczy, które są znane z rozwiązań turystycznych, tutaj również występują. I to byłby koniec części pierwszej, ponieważ część druga, jaką właśnie chciałem wykonać w tym temacie, to będzie recenzja tego plecaka, który wygrał przetarg w moim wypadku. Ja tutaj się parę słów wyjaśnienia. Zastanawiałem się, czy po tym, jak skończyłem przygodę z tamtym plecakiem, czy dalej utrzymywać się w temacie militarnym, ale dookoła militarnym, czy może po prostu już uznać, że przyszła na mnie pora na sprzęty po prostu stricte turystyczne, z rozwiązaniami bez kompromisów dla turystów. Wiadomo, że firmy się konkurują, przekrzykują w rozwiązaniach, słowa mi zabrakło. Przeskakują w rozwiązaniach, że firmy przeskakują się w różnych rozwiązaniach. Wiadomo, klient indywidualny zapłaci tyle, ile będzie mógł, chciał, żeby wybrać dla siebie rozwiązanie najlepsze, więc nie ma tutaj tego ograniczenia budżetowego, jakie się pojawia właśnie przy przetargach na sprzęty kontraktowe. Miałem okazję, być może ja jeszcze po prostu nie dorosłem, miałem okazję, pojechałem sobie do wspominanego ostatnio przez dużą ilość osób outdoorowych, w tym bushcraftowców, Decathlonu. Pomasałem tam te plecaki, pobawiłem się nimi. No są fajne, ale znowu dostałem możliwość do testów przeprowadzenia. Pożyczyłem ten plecak od kolegi i się okazuje po prostu, no, że albo ja nie dorosłem, albo po prostu ta forma jeszcze mi po prostu odpowiada, czy do aktywności, jaką robię, on spełnia to, co od tego od plecaka chciałbym właśnie uzyskać. Nie będę tutaj więcej na ten temat mówił, ja nawiążę, jeszcze będę kontynuował ten wątek w następnym materiale, żeby właśnie się nie rozwinąć za bardzo i sobie nie zjeść tematu na następną część, więc go będziemy oglądali bardzo dokładnie, ma fantastyczne, wymyślone niektóre rozwiązania i w ogóle mam absolutnie z nim dzień dziecka. Kończąc wątek o historii plecaka Wojska Polskiego, powiem teraz tak, na chwilę obecną stoimy
tutaj z nim, jeżeli idzie o teraźniejszość. Jakkolwiek w tym roku, w 2019 roku, wysłano zapytania ofertowe o prototypy plecaków, nowego plecaka dla naszego wojska. Taki prototyp został opracowany. Może tutaj miniaturkę uda mi się zmieścić. Jakkolwiek jesienią, czyli miesiąc, dwa temu, okazało się, że dla wojska taki plecak będzie za drogi znowu. Znowu będziemy kombinowali, proszę Państwa, znowu może z tego wyjść coś dziwnego, ponieważ okazało się, że materiał typu kordura, uszyty z jakimś kamuflażem, że to jest bardzo drogie rozwiązanie, no to już tutaj wpadł pomysł na to, że to może będzie plecak w jednolitym kolorze. A jak będziemy potrzebowali się maskować, to będą worki, trzy worki mają być w kamuflażu zimowym, leśnym, normalnym takim naszej WZ-cie, oraz w kamuflażu pustynnym, czyli nasza WZ-ta Pantera, tylko w piaskowych barwach. Uwzględniono tutaj uwagi żołnierzy, którzy korzystali do tej pory z tego rozwiązania. Tak więc plecak patrolowy, który tutaj jest kapitalnym rozwiązaniem, on jest umieszczony z tyłu na plecach. On, jak jest źle zapakowany, czy jest niedużo napchany, on ciąży do tyłu. Dlatego zrobiono dwie mniejsze kieszenie po bokach tego prototypu, więc ten plecak patrolowy podzieli się na dwie mniejsze torby, ma być z boku. Sam plecak patrolowy też ma uzyskać usztywnienie pleców, ponieważ ten tutaj nie ma żadnego usztywnienia. No i tak naprawdę niedużo więcej wiadomo, trzeba poczekać do momentu, w którym będzie konkretna pozycja wybrana i wtedy będzie można się z nią zapoznać. Czyli z mojej strony tak wyglądała trochę w miarę chciałem składnie powiedzieć, trochę mi się popłynęło w jedną i w drugą stronę. Historia plecaka, polskiego plecaka wojskowego w kontekście ogólnie historii plecaków Ever. Więc jak widzicie, długo dane rozwiązania funkcjonowały, setki lat się nic nie zmieniało. W ciągu ostatnich 100 lat zmieniło się bardzo dużo, jednak nie była to zmiana, którą my byśmy widzieli na naszym podwórku. Nie w to chciałem puchnąć w kostkę, którą gdzieś już odłożyłem. Więc jest to ciekawa, jest to jakaś historia i będziemy mogli przejść wtedy do materiału drugiego, czyli konkretnie to, co tygryski lubią najbardziej. Będziemy recenzowali, szpejowali się i pokazywali, będę pokazywał właśnie, na czym polega ten nasz pierwszy plecak wojskowy, który można nazwać pełnoprawnym plecakiem, a nie czymś pomiędzy, bądź właśnie workiem obszytym taśmami, który ma plecak przypominać. Więc ja dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że forma studia w domu nie jest aż tak bardzo sąca. Wolę robić zdjęcia w plenerze, ponieważ plener jest tłem samym dla siebie, jest miejscem akcji i mnie też zresztą się w plenerze swobodniej mówi. No i tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do następnej części. Też będzie właśnie fajnie i szpejowo.